Daniel, którego łacińska nazwa brzmi dama dama, wywodzi się z Bliskiego Wschodu. Jest gatunkiem na tyle ciekawym i atrakcyjnym łowiecko, że w średniowieczu zaczęto sprowadzać go do Europy. Początkowo do Europy Południowej i Wielkiej Brytanii, skąd następnie, stopniowo, rozpowszechnił się w całej Europie, w tym i w Polsce. Pomimo iż jest to gatunek dziki, doskonale przystosowuje się do lokalnych warunków, czasami mocno odbiegających od jego naturalnego środowiska na Bliskim Wschodzie, także w klimacie umiarkowanym. Doskonale czuje się na niewielkich powierzchniach parkowych, gdzie szybko przyzwyczaja się do obecności ludzi i nie płoszy się. Oraz na większych terenach zalesionych jako zwierzę typowo leśne. Początkowo traktowany jako ciekawostka i zwierzę parkowe, szybko stał się też atrakcyjną zwierzyną łowną. Obecnie prowadzi się także hodowle zagrodowe tych zwierząt. Bardzo dobrze znosi zimę i jest odporny na choroby. Zasiedla łowiska od morza aż po tereny podgórskie, występuje prawie w całej Polsce. Daniel należy do rodziny jeleniowatych, a łowiecko zaliczany jest do zwierzyny grubej i płowej. Spośród pozostałych jeleniowatych występujących w Polsce, wyróżnia się najbardziej zróżnicowanym ubarwieniem sukni. W populacji spotykamy zarówno albinosy, jak i osobniki dotknięte melanizmem. W normalnym ubarwieniu sukni dobrze widoczne są jaśniejsze centki latem suknia jest rudobrązowa z jasnymi centkami. Zimą, szaro brunatna z mniej widocznymi jaśniejszymi plamkami. Strona brzuszna i wewnętrzna część badyli zdecydowanie od niej jaśniejsze. Na grzbiecie dobrze widoczna ciemna pręga, a na zadzie białe lustro z ciemniejszą obwódką. Ogon, kwiat, jest dosyć długi, ma 20 do 25 cm. Dobrze widoczny od spodu biały, na zewnątrz czarny. Daniel charakteryzuje się największą różnorodnością ubarwienia sukni, dlatego też w jednej populacji spotykać można osobniki od prawie białych poprzez ubarwione we wszystkich odcieniach brązu, aż po niemal czarne. Daniele, podobnie jak jelenie szlachetne, żyją w chmarach, w których przebywają zarówno byki, łanie, jak i cielęta. W ciągu roku chmarę prowadzi łania licówka, a w okresie bekowiska chmarze przewodzi byk stadny, który odgania w tym czasie od chmary chłysty, czyli młode byczki, które jeszcze nie biorą udziału w rui. Byk stadny, przygotowując się do bekowiska, wykopuje dołki rujowe nazywane kołyskami, w których następuje bekanie, co w języku łowieckim oznacza krycie łań. Po okresie godowym byki są najczęściej pobekane, czyli zmęczone z uwagi na udział w rui oraz toczone walki z innymi bykami rywalizującymi o prawo do rozrodu i przewodnictwa w chmarze. U Danieli Dobrze widoczny jest na Zadzie kwiat na tle jasnej, czarno obrzeżonej serwety. Charakterystyczną cechą Danieli jest sposób poruszania się w galopie, kiedy to odbijają się od ziemi jednocześnie czterema badylami, a łeb i kwiat uniesione są prawie pionowo do góry. Byki co roku nakładają poroże, które może przybierać formę badyli lub łopat z zatokami i wyrastającymi palczastosenkami. W zależności od formy poroża byka Daniela nazywamy badylarzem, łyżkarzem, półłopataczem lub łopataczem. Zakola tworzące się w łopacie to zatoki, a kostne wyrostki nazywamy sękami. Szpile na badylach Danieli znajdują się wyżej niż u jeleni szlachetnych, tak wysoko, że nigdy nie odciskają się w ich tropie, nawet w tropie gonnym. Zwierzę ma bardzo dobry słuch, wzrok i doskonale wietrzy. Dzięki swym cechom, daniele cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno jako zwierzęta parkowe, ale przede wszystkim jako zwierzęta łowne. Można je introdukować w obwodach, w których brakuje jelenia szlachetnego z uwagi na łatwą aklimatyzację. Nie wymagają tak dużych kompleksów leśnych, jak ich większy krewny, jeleń szlachetny. Przez co zdecydowanie poprawiają atrakcyjność łowiska. Ponadto, w odróżnieniu od jeleni, Daniele nigdy nie zażywają kąpieli wodnych ani błotnych, co też ułatwia ich introdukcję w terenie, gdzie z uwagi na brak kąpielisk, cieków wodnych czy bagien, w łowisku nie spotkamy jeleni. Daniel, na swoje siedliska, preferuje lasy mieszane oraz żyzne bory sosnowe. Unika terenów typowo bagiennych i wilgotnych. Jest gatunkiem stosunkowo mało wymagającym co do warunków siedliskowych i odpornym na antropopresję, ingerencję człowieka w środowisko naturalne, dlatego też występuje w całej Europie. Nie wymaga dużych obszarów leśnych. Dobrze czuje się również w małych kompleksach poprzecinanych polami uprawnymi i łąkami. Dodać trzeba, że mięso Danieli jest wyjątkowo smaczne, a forma poroża, przybierająca formę łopat, jest wielce atrakcyjnym i cenionym trofeum. Długość ciała Daniela wynosi od 140 cm, a wysokość w kłębie około 100 cm. Byk ma ciało o masie do 50 kg, łania zdecydowanie mniejsze do 35 kg. Ruja Danieli, zwana bekowiskiem, rozpoczyna się w połowie października i trwa do początku listopada. Czasami, w zależności od warunków pogodowych, przedłuża się do końca miesiąca. Przygotowując się do bekowiska, byki wygrzebują z ziemi kołyski, czyli niezbyt głębokie dołki rujowe, w których oddają mocz i wydzielają specyficzny zapach przywabiający łanie. Krycie łań następuje w kołyskach. U Danieli zaobserwowano dwa zachowania godowe. Jedne podobne do zachowań jeleni szlachetnych, kiedy byk Daniela gromadzi przy sobie grono łań, a cielaki i młode byki niebiorące udziału w bekowisku trzymają się wówczas w osobnych chmarach w pobliżu. Drugim z zachowań jest pilnowanie przez byki Danieli własnego terytorium i wyczekiwanie na łanie. Które, zwabione specyficznym zapachem, kolejno odwiedzają terytoria różnych byków i same wybierają byki, z którymi odbywają ruje. Byki często walczą ze sobą o terytoria i względy łań. W tym czasie wydają charakterystyczny głos, podobny do chrapliwego beczenia. Po bekowisku samce zaszywają się w ostojach i intensywnie żerują nabierając kondycji przed zimą, a łanie wracają do swoich chmar. W czerwcu lub na początku lipca przyszłego roku łania rodzi jedno, dwa lub rzadziej trzy cielęta. Po około tygodniu młode mogą już swobodnie podążać za samicą, która wraca z nimi do chmary. Młode karmione są przez łanie nawet do grudnia. Dojrzałość płciową osiągają w drugim roku życia, ale młode byczki w tym wieku nie biorą jeszcze udziału w rozrodzie i są odganiane od miejsc rui przez starsze byki. Daniele zmieniają suknie dwa razy w roku. Zmiana z zimowej na letnią odbywa się na przełomie kwietnia i maja, a z letniej na zimową w październiku. Choć w ciągu roku chmarę prowadzi licówka, to w okresie bekowiska chmarze przewodzi byk stadny, który odgania w tym czasie od chmary chłysty. Daniel to zwierzę aktywne nawet w dzień, a do tego mało płochliwe i ciekawskie, dlatego łatwo go zaobserwować w miejscach bytowania. Natomiast w okresie polowań staje się bardziej ostrożny i nie daje się łatwo podejść. U młodych byczków w drugim roku życia wyrasta pierwsze poroże, najczęściej w formie szpic bez róży. W kolejnych latach poroże osadzane na możdżeniach ma już widoczną różę, oczniak i opierak, a tyka na końcu może ulegać spłaszczeniu, tworząc tak zwaną łyżkę. Są to zaczątki formowania się łopat, które w kolejnych latach osiągają coraz większe rozmiary. Po okresie szczytowego rozwoju danego osobnika wieniec ulega uwstecznianiu. Poroże jest zrzucane wiosną, a nowe wycierane jest na przełomie sierpnia i września. Kulminacja rozwoju fizycznego Daniela następuje około siódmego roku życia. Daniele odżywiają się trawami, ziołami, pędami drzew, buczyną, żołędziami i płodami rolnymi. Na Daniele polujemy podobnie jak na pozostałą zwierzynę płową. Mogą to być łowy indywidualne lub polowania zbiorowe. Polować możemy z zasiadki, ale najciekawsze są polowania z wabikiem. W opisie Danieli oraz w rozmowie o tym gatunku używamy słownictwa z języka łowieckiego, takiego samego, jakiego używamy w stosunku do jeleni.